Ta idiota, pijany! Chuj mi wypuści psy, a pan mi przejechał psa! On... Dobrze od tego psa. Tu przejechał przez tego debila, bo wypuścił. Jeszcze zabiega za mną. Na policję trzeba zadzwonić. Szybko na policję, po głowie. Na policję, proszę pana, trzeba dzwonić. No zobacz. To idiota. Poszedł na podwórko, ale po głowie jej pan przejechał. Musimy policję wezwać. Bo to rasowy pies jest z rodowodem ze wszystkim. Ja mam na kamerze to nagrać. Jakby pan mógł zadzwonić. Ale mi się stało, proszę pana. Jak się pan nazywa? No to ja zgłoszę zawiadomienie, bo pan ucieka z miejsca zdarzenia. Popełnia pan przestępstwo. Numer. Teraz mnie pan chce przejechać. Przejechał mi pan psa. Przejechał mi pan psa. Psa mi pan przejechał. Ucieka pan z miejsca zdarzenia. Co z pieprza? Jestem dziennikarzem. Ja jestem dziennikarzem. Już dzwonię na ciebie na policję, chamie. Nie puszczę cię. Jaguara, myślisz, że masz, że ci wszystko wolno? Już cię mam nagrany. Przejechałeś mi psa, mam na kamerze, jeszcze jest krew. Proszę zobaczyć, gościu ucieka z miejsca zdarzenia. To jest przestępstwo, informuję pan. Jedzie policja. Nie wyniosę się. Już jedzie policja. To jest gościu sprawca przestępstw. Dobry, tam teściu szaleje, proszę. Przejechał mi psa. Przejechał mi psa, mam nagrane. Przejechał mi psa i chcę uciekać z miejsca zdarzenia. Dobra. Ja zjadę tu na... Dobra, zostaw to auto, chodź. Zostaw to auto. Już dzisiaj będzie pan na Studio Polaków, informuję. I chciał mi ukraść telefon. Dobra, jestem zobacz, dziennikarzem. Już oczywiście, że tak. Tak, pewnie, przejechał mi psa. Ten gościu psa mi przejechał, mam nagrane na kamerze. Zobaczy pan, rejestracja jest zdjęta. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, przejechał mi psa i ucieka. Jeszcze tu jest krew, ja dzwoniłem. Że co się dzieje? O, teściu, na... Krzyczy przy dziecku, awanturuje się. Ręka teścia, bo się przyzbija. No nieprawda, mam wszystko nagrane, pan nic nie widział, pan nie kłamie. No widział pan, ale uderzył mnie. Ale jestem dziennikarzem. Niech pan to chowa. No nie będę chował, jestem dziennikarzem. Słuchaj, proszę pana. Pan, panu mówię? Czy nie? Ale ten wykonuje panu... pan polecenia moje? Ja nie jestem pańskim sługą. Ale ma pan wykonywać moje polecenie. A jak pan się nazywa? Panu powiem, na czym pan w stanie nagrywa. Ja mam prawo nagrywać. Pan z boku, ale ja jestem zgłaszający. Ale ja chcę. Przejechał mi psa, pan powinien zainterweniować. Przyjechałem do jakiegoś teścia pana. Bo ja zadzwoniłem. To proszę poczekać. Ale przy okazji przejechał mi psa. Ten gościu, przejechał mi psa. Czemu pana pies biegał? Bo uciekł na podwórko. A czyja to jest wina? Teściu wypuścił. No to do teścia pretensji. Ale musi pan zabezpieczyć. Ale halo, no nie będzie pan mnie dotykał. No ja. A co pan nie? Pan sobie nagrywa. No nagrywam. Jestem gdzie... Nie, będę stał tu. Jestem wolny. No, proszę, proszę zrobić. Proszę zejść z drogi. Pan nie rozumie. Proszę pana. Proszę zejść z drogi stanu. Stoję. A ja dlaczego? Czego dotyczy interwencja? Pytam się. Teściu awanturuje się przy dziecku, krzyczy, mam to wszystko proszę nagrane. I dlaczego pan puszcza ten gościu, popełnił wykroczenie? Nie potrafi. Ale popełnił wykroczenie, puścił pan, to jest przestępstwo, bo ucieka z miejsca wykroczenia. To nie jest przestępstwo, proszę iść tam. Jest przestępstwo, uciekniecie z miejsca. Uszy. Ja będę pana uszy, oczywiście. To proszę iść na posesję, proszę. No nie będę szedł. Jestem wolnym człowiekiem proszę i mam to prawo. No to ja panu robię wnioski do sądu za niewykonywanie polecenia. Proszę bardzo. Zaraz będzie pan na Studio Polaków. Pan mi nie grozi. Ja nie grożę, ja obiecuję. Nie, proszę pana, jestem dziennikarzem, wolne media, ale proszę jest żaden zakaz cenzury, proszę nie ma cenzury, ale służby nie mogą cenzurować mojego ale materiału, ja wykonuję interwencję. Proszę ale ja mam prawo nagrywać, a pan mi przeszkadza, artykuł 61 konstytucji, proszę pana, pan mi ale za pan konstytucję, artykuł 61, nie, to pan mi przeszkadza wykonywaniu mojej pracy. Ale zapisz pana, zrobimy panu wniosek o utrudnianie tak? Przeprowadzania. No bardzo dobrze. Ja mam prawo, by nagrywać wszystko. 54 artykuł mówi wyraźnie konstytucji, że mam prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 61 artykuł mówi do tego, że nie podlega cenzurze. Czyli... Jeszcze raz proszę zobaczyć. Gościu przejechał mi psa hodowlanego. Ale proszę mi
Ale ja nie ma, ale to pan służy narodowi polskiemu, nie ja. Panu się coś pomyliło. No nie, panu się pomyliło. Marek, temu panu zrobimy... Proszę robić, tylko pan się pierwszy nazywa. Dowód osobisty. Nie mam, jak pan się nazywa? Ja wzywałem. Dokumenty pan posiada? Nie, nie posiadam. W takim razie poproszę pana. Pierwszą zaczynamy od zgłaszającego, super. Jak pan się nazywa? Kublik Daniel. Kublik? Podałem na zgłoszeniu. Kublik? Daniel. Zgłaszający. Ja mam prawo nagrywać całą interwencję, zgodnie prawem, z prawem prasowym. Nie przeszkadza. Ale proszę mi stąd. Ale ja mam prawo, jestem wolnym człowiekiem, mogę chodzić gdzie chcę, proszę pana. Ale pan do mnie powie, dobrze, niech pan sporządza. Proszę, ale proszę, ja stoję i nagrywam. Ale ja nagrywam całą interwencję. Ale dlaczego pan do mnie krzyczy? Proszę się uspokoić. Jest pan zaburzony strasznie, proszę się uspokoić. I do mnie mówić spokojnie, ja mówię spokojnie. Ja mam prawo nagrywać, proszę pana, ja nagrywam, jestem tutaj, proszę mnie nie szarpać, proszę zobaczyć, jak policja...